Dzień dobry, witamy. Rozpoznają Państwo to miejsce, tę przestrzeń? No w tej chwili chyba raczej nie, ale już zdradzamy, gdzie wybraliśmy się dzisiaj wczesnym rankiem z naszą kamerą. Dzień dobry, witamy obok gmachu publicznego liceum numer 5 w Opolu z przepięknego zielonego daszku. 70 metrów kwadratowych tej powierzchni właśnie niedawno zostało ułożone i to nie koniec tych budów, które tutaj będą. Ale dlaczego to zrobiono? Zrobiono to, aby oczywiście zwiększyć i te zielone tereny w naszym mieście, ale też chodziło o to, by odzyskać tę wodę deszczową. Roślinki otrzymują wodę, otrzymują dzięki temu my jako ludzie otrzymujemy tlen. A jeszcze jedna ważna rzecz, oczywiście związana jest to z podatkiem od tej tak zwanej deszczówki. 70 metrów kwadratowych tego zielonego daszku to nie będzie jedyne miejsce przy publicznym liceum numer 5. Tam po drugiej stronie, jak Państwo widzą, jeszcze ta przestrzeń, która jest tym dachem papowym, ona również zamieni się właśnie w przestrzeń zieloną. Do końca roku za 56 tysięcy złotych zostanie taka nawierzchnia położona. Ta nawierzchnia składa się z trzech elementów. Elementu ociepleniowego, następnie wegetacyjnego i ostatniej tej warstwy zielonej, na której my tutaj delikatnie, absolutnie, po której my delikatnie stąpamy. I co najważniejsze, myślę, że i uczniowie, i pedagodzy, i sekretariat tutaj szkolny mogą być zadowoleni, że ten widok jest nieco inny na dach, niż jesteśmy do tego na co dzień przyzwyczajeni. Ale najważniejsze to jest oczywiście to, że po raz kolejny w Opolu możemy powiedzieć, że dbamy o ekologię, że myślimy świadomie i że powiększamy te tereny zielone. W związku z tym chciałoby się na początek dnia powiedzieć zielono mi i oby tych zielonych dni było jak najwięcej. A Państwu życzymy oczywiście miłego dnia.